Cześć, siemano wam wszystkim ludzie, ja jestem Kilgor, a to kolejny odcinek Króla Pojedynków. Właśnie tak, od razu uprzedzam, że w tle może być słychać delikatnie telewizor, ale to mam nadzieję, że przeżyjecie. Dobra, bez zbędnego gadania przechodzimy do rozgrywki, a nie, muszę wam o czymś powiedzieć, mianowicie wyłączyłem i włączyłem grę. Co nie? Jak to bywa? Czasami się grę wyłącza, prawda? No. I została zachowana karta, którą wygraliśmy poprzednio. Więc to może świadczyć o tym, że nie wiem. Nie mam pojęcia, dlaczego tamten save nam się usunął. No ale nic. Jeżeli teraz jest wszystko ok, ja się jak najbardziej z tego cieszę. Przechodzimy do pojedynków. Single duel. Zobaczymy, co Yugi nam pokaże. Tak, tak. Jasna sprawa. Dobra, ostatnio zaczęliśmy od kamienia, to wyjdę sobie nożyczkami. No i zaczynam jako pierwszy. Świetnie. Zawsze o tym marzyłem. Okej, mamy wołanie łowcy, morphing jar, ale wiecie co, najpierw to ja sobie zagram Sangana i na tym oczywiście zakończę turę. Tak, brzmi to sensownie. Dobra. I co dalej? Yugi aktywuje spell kartę. Nie! Cholera, znowu ten card destruction. A, Pod of Greed. Świetna karta. Przydałaby mi się w talii. No i co teraz? No i co teraz? Zagram wiedźmę z czarnego lasu. Z tym jeszcze poczekam. Miejmy nadzieję, że drugiego card destruction nie ma na ręce, no. Okej. Widzicie? A to całkiem spoko. Nie no, naprawdę, całkiem spoko. Bo ja sobie teraz przyzywam. Kogo ja sobie chcę przyzwać? Gemini Elfa? Oto jest pytanie, tak w sumie. No dobra, weźmiemy sobie Gemini Elfa na rękę. Pytacie się, na pewno się zapytacie, Kilgor, dlaczego nie wziąłeś pingwina? Przecież mógłbyś odesłać po prostu na rękę tego. Mam mumifikację. A ja w tym momencie chcę, żeby on mi zniszczył Sangana, dzięki czemu będę mógł sobie dobrać kartę. Tak, zdecydowanie. Więc co by tu teraz sobie zrobić? Zagrać tego Gemini Elfa? No tak średnio bym powiedział. No dobra, wiecie co? Otóż to, aktywuję spell kartę. Wyrzucimy sobie tego Soldiera. Bo i tak nie będę z niego korzystał. On jest za słaby. Najnormalniej w świecie. No dobra. Czyli ten został zniszczony. Mam delikatne obawy, ale zagram. Dobra, nie ma trap hola. Ma Mirror Force'a? Ma Mirror Force'a.
Pamiętam, jak mnie ta karta irytowała. No i w sumie nadal irytuje, no nic się nie zmieniło. Haha. No. Dobra. Na tym zakończę turę. I co dalej? Mamy po jednej karcie. Okej. Chodź, pingwinek. Oj, przydasz się, przydasz. With this card, I can't fail. I offer two of my monsters as a tribute. I end my turn. Ty chory Yugi. No i znowu gra to ptaszysko najgorsze. Oh. Na szczęście mam pingwina, nie? Bo nie wiem, jakby się to... To by się szybciej skończyło, niż się zaczęło, serio. Gdyby nie ten pingwin. O, super, to teraz zniszczę ci twój plan, nikczemny gościu. A jednak... Ależ oczywiście, wracaj do ręki. Ty tak samo. Żebyś nie miał za wesoło, Yugi. Dobra. Zakończył na tym turę. I co ja mogę zrobić? Tamten ma 1500 ataku. Więc jeżeli wystawię któregoś z tych, to po prostu zginą. Zagram Typhoon. Tak, tak, tak. Zniszczę mu tą kartę. Super. Dobra decyzja z mojej strony. Teraz zagram sobie Zombie the Dark. Nie mogę co prawda nim zaatakować w tej rundzie, ale zakończę turę na tym. I wymienię sobie Zombie na Cerberusa. To znaczy wymieniłbym. Gdyby nie Raigeki. Zagramy tą w pozycji obrony. Następnie wymienimy na Cerbera. No Yugi, Yugi. Muszę pamiętać, że on ma to ptaszysko na ręce. Monster Reborn. Mogę wskrzesić sobie jakąś jednostkę. Ale czy tu jest jakaś taka fajna? No niby jest ten za 2200, co nie? Dobra. Dobra, dobra. Najpierw zagram Cerbera w razie jakby tu był Trap Hole. Nie ma Trap Hole'a. Mirror Force został zużyty już. Więc teraz mogę sobie... Użyć Monster Reborn? Oczywiście, że tak. I chcę sobie wskrzesić, proszę ja ciebie, tego. Effect of the card? Aha, mogę kostką. Nie chcę jeszcze kostki używać. W pozycji ataku, jak najbardziej. I mam dwa mocne potwory w tym momencie na polu. I co? No i atakujemy. Najpierw ty w tego. Nie. Bez żadnych dopałek. Nic. Po prostu zabij mu tą jednostkę. Elegancko.
Teraz Cerberus zaatakuje w gazelę. Dobra. Oczywiście to tutaj też bez dopałki. Dopałka nam się jeszcze może przydać. Oj, może się przydać. On zużył Darkhold? Czy on nie zużył Darkholda? Nie zużył Darkholda. Czyli prawdopodobnie ma gdzieś w talii tą kartę. No dobrze, zakończymy na tym naszą turę. Jesteśmy w dobrej sytuacji. O ile... Aha, nie będę dociągał przez jedną turę kart. To jest spoko. To też jest bardzo mocna karta. Przydałaby mi się. Nie ukrywam. No dobrze, więc co mogę zrobić? Mogę wystawić Tigeraxa. No i uderzyć mu. Nie. Activate the effect of the card. Nie. Dobra. Zostało mu 4500. No nawet z dopałką go nie wykończę. Nie. No i mamy tutaj to Baby Dragon. Bardzo słaba karta. No ale na pewno lepsza niż... No dobra. Mamy Axe Raidera, ale w tym momencie się dla niego gra skończyła. Nic nie wystawił. Nie doszła mu żadna jednostka. Super. Dobra, meczek wygrany. Jak najbardziej jestem za. Nie. Żadnych dopałek. Tysiąc life pointsów mu zostało. Teraz użyjemy sobie dopałkę. Tak, w razie czego. No oczywiście, no. Jak żeby inaczej. No i tym samym Yugi dostał w ciry. Jak dla mnie? Okej, zawsze nowa karta do talii. Zobaczymy, co nam się trafi tym razem. Obdaruj nas, Yugi. Oddech światła. Aha. Rock type. Yugi gra na takiego jednego golema. Wiecie? Dobra, przechodzimy do deck construction. Aha, i właśnie, pisaliście mi w komentarzach, że polimeryzacja jest bezużyteczna. Bynajmniej na razie. Ja się was posłucham. Ja wyrzucę sobie polimeryzację. I wrzucę właśnie ten oddech światła. Bo nic innego tak w sumie nawet nie mogę wrzucić. Wiecie co? A, polecimy sobie jeszcze jeden szybki meczyk. Może uda się wygrać dwie gry pod rząd. To by było spoko. Tak sobie właśnie mów. Czekaj, co ty ostatnio wystawiłeś? Kamień chyba, nie? To ja teraz też wystawię kamień. Dzień dobry. Chcę zaczynać jako drugi. Mumifikacja, magiczne cylindry. Otóż to niszczę ci wszystkie trap karty, jakie tu wystawiłeś. Okej, sam zagram wołanie łowcy. Magiczne cylindry.
i wystawię sobie wojownika. Tak, wiem, wysypałem się trochę z kart, ale to mi daje przewagę na polu bitwy. To mi się podoba. Też mi wszystkie zniszczy? Nie. Używa polimeryzacji. Dobra. Mhm. Aha, dobra. To tylko część do polimeryzacji sobie bierze. Fusion Sage. Okej. No na ten moment to ty się wydajesz nawet gościu silniejszy. Ale. Ja i tak zagram tego, bo to są 3, to jest 3000 punktów w Yugiego. To jest dużo. Co prawda, nie będę miał silnej jednostki, ale ciebie zawsze mogę zdiskardować mumifikacją. I tutaj mam także osłonę przed jednym jego atakiem, jeżeli ma coś silniejszego, co nie? O, Yugi, panie kapralu. Ho. Zaryzykować? No, nie wiem. No dobra, do odważnych świat należy, jak to się mówi. Poświęcę Cerberusa. I miejmy nadzieję, że on nie ma tam nie ma karty, którą może się obronić. No i mnie pojechał. No mogę zrobić jedynie w ten sposób. No i to jest 2100 punktów w niego. Wydaje mi się, że ta rozgrywka już jest wygrana. Zobaczmy. Okej, polimeryzacja. Okej. Fusion. Black Skull Dragon. I wygrałbyś to. Gdyby nie moja świetna karta. Dobra, zwycięstwo. Zapisujemy. I jaką kartę udało nam się wygrać? Żółwi ptak. Okej. Dzięki wszystkim za uwagę. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć.